faire. C'est tous des menteurs. Laisse-moi partir. Oh. So to let be, huh? Stwarzasz problemy, Moira. Idź sobie, odejdź stąd. Czy nie troszczyliśmy się o ciebie? Nie, co? Pragniesz polecieć, Moira, ty? Powinnaś. Masz piękne skrzydła, silne. Paryż jest przed tobą. Leć! Jesteś wolna. Drzwi twojej klatki są otwarte. Jeśli chcesz, idź do domu. Zrób to! Byliśmy dla niej rodziną. Nie okazała żadnej wdzięczności. Tim, czekają na ciebie. Chyba dziś trochę zarobisz. Będzie miło, jeśli ktoś z was podrzuci jakieś błogosławieństwo do mojej puszki. Będę zobowiązany. Dzięki. Nie chodźmy już na taksówkę. A chcę to zobaczyć. Hej, skąd jesteście? A co? Policja? Nie jestem z Ameryki, z Kalifornii. Myślałem, że znajdę tu kogoś milszego.
Jak możesz tu być sam? To Amsterdam. Jesteś z tych, co oficjalnie witają turystów? Żyjesz z tego? No nie. Mój ojciec jest taką olbrzymią gwiazdą filmową. Na serio, zatkałoby was, gdybym wymienił to nazwisko. Otwarł kasę i wysłał mnie do Europy, żebym coś w życiu zobaczył. Ale mam dla was coś ekstra. Prawdziwy hasz, kokaina do wyboru. Amsterdam będzie niezapomniany, daje głowę. Macie szczęście, że kupujecie u mnie. W tym mieście jest dość brudno. Obgadaj z nim cenę, Sal. Zaraz wracam. Proszę pana! Proszę pana! Czy mogę panu zrobić zdjęcie? Stój, ona cię tylko sprawdza! Nie za ciężka dla ciebie? Jestem gościem ICIE. Uniesie mnie. Jeszcze raz chcę polecieć w górę, a potem niech. Niech twa miłość uniesie mnie. Hej, Tim! Człowieku! Cześć, Water. Co słychać? Gonisz samolot? Masz czas na piwo? Robota! Spada mi sprzedaż. Trzymaj się dzisiaj daleko od tamy. Zbyt wielu facetów w skórach. Dobra, dzięki. Później pogadamy. Gdybyś się spotkał z Jackiem, nie mów mu, że mnie widziałeś. Kłopoty? Nie, ale będę ci wdzięczny.
Kim, czemu siedzisz po ciemku? Przepraszam, że się spóźniłam. Zamknęłam dzisiaj sprawę spadku Riley'ów i zatrzymali mnie w biurze na szampana. To nam daje pieniądze na pierwszy rok twoich studiów. Nieźle jak na taką staruszkę, co? Kochanie. Kochanie. Co to jest? A tak, właśnie stwierdziłem, że moja matka po prostu kłamie. Mógłbyś wyrażać się jaśniej? Tim! Nie wolno ci tego brukać! Nie pozwolę na to! Tim! Rozmawiałem z tym zdjęciem. Powiedziałem ojcu wszystko, czego tobie nie mógłbym powiedzieć. Skąd wzięłaś tego faceta? Z gazety go wycięłaś? To po prostu przyjaciel. Ktoś, kogo podziwiałam. To już tak dawno. Nie jesteście... Kim nie jesteście? Nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Może to tobie wystarczy. Ale ja wciąż nie wiem, kim jestem! Oczekiwać nieba, śpiąc w miękkim łóżku? Panie, musiałbyś mi dać najpierw nowe plecy. To Zachód, bracia Abrahamie, tutaj tak mają. Czy masz aparat? Nie. Pokazałbym moim zdjęcie. U nas tylko bogaci mieszkają w pałacach. Ciekawe, dlaczego daj nam telefon. Masz do kogo dzwonić w Amsterdamie? O nie, bracie. O, halo. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? O, telefonistka. Życzy nam bardzo dobrego dnia. O. Więc, droga pani, Abraham ani ja nie mamy do kogo dzwonić w Amsterdamie. Jeśli potrzebny telefon, niech pani będzie taka miła i go zabierze. A, ona mówi, że nie potrzebuje telefonu. W hotelu jest ich mnóstwo. Oj, ten Zachód. O, znowu się biło mu. O, na głowę, ja już pójdę. Wybrałem sobie trasę. Namaska, to pozdrowienie w moim kraju. Oznacza, życzę ci wszystkiego dobrego. Przepraszam, szukam Rai Center. Powiedziano mi, że to dokładnie 5 minut drogi od mojego hotelu. Jeśli tam wrócę, to mógłbym się spóźnić na otwarcie konferencji wędrownych ewangelistów. A to mogłoby obrazić moich gospodarzy. Nazywam się Rayat Prasad. Pochodzę z Indii. To, że jestem w twoim pięknym mieście, dowodzi, że dla Boga wszystko jest możliwe. Mógłbyś mi dać parę guldenów? Wczoraj wieczorem dopadło mi paru facetów i zwinęli mi portfel z czekami podróżnymi. Jesteś Amerykaninem, tak? Tak, jestem Tim Devon. Człowieku, aż mnie mdli z głodu. Dzięki Bogu nie ukradli ci twojej gitary, Timothy. No tak, próbowałem powalczyć z tymi facetami. Nauczyłem się grać na gitarze, to mój ulubiony instrument. Znam taką amerykańską piosenkę Homeland on the Range. Tylko 10 guldenów, dobra? I mogę je oddać. Przyniosę ci do twojego hotelu, co? Ani mi się śniło, że spotkam kogoś głodnego w Amsterdamie. Nie mam żadnych guldenów, ale znajdę coś do jedzenia dla ciebie. Odwal się, chłopie! Wrócę na to samo miejsce, jak tylko będę mógł. Timothy! Damen und Herren, attention. Wir beginnen momentan.
bent u zitplaats zo gauw mogelijk. Prepareert u voor de eerste vergadering van onze 1986 Amsterdam Conferentie. Panie i panowie, proszę o chwilę uwagi. Proszę zająć miejsce i przygotować się na uroczystość otwarcia naszej amsterdamskiej konferencji wędrownych ewangelistów. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we naar een kopje koffie vijzen, ja? Zeker, dat weet ik. Hey, Jacques, uitstaan! Hey, kom hier! Hey, ik heb nog een vraag als je het wil. إذا الروح القدس تقل على قلبك أي شيء llegue a un compromiso con Jesucristo. Taki chłopak z Ameryki potrzebuje jedzenia. Pomożesz mi? Oczywiście, bracie. Nie ma sprawy. Tak. To weź tak. Trochę ze stołu. Ja też coś wezmę. Votre attention, s'il vous plaît. Le café et les sandwichs sont à votre disposition. Nous vous demandons cependant de vous asseoir rapidement afin que ceux qui attendent puissent se servir également. Merci. Po otrzymaniu swoich porcji, proszę przejść do jadalni, by umożliwić szybką i sprawną obsługę. Dziękujemy. Przepraszam. Zostaw to! To są moje! To moja gitara! Potrzeba mi trochę farszyk, hej? Mogę udowodnić, że ona jest moja! Tam w środku są zdjęcia mojej dziewczyny! Wszystkie są tam wewnątrz! Tylko otwórz! Zdjęcia? Tak. Co ty, boi? To... Słuchaj! Proszę. A ty! Zabiję cię!
Wczoraj nie dało się. Było pełno oprychów, niektórych już kojarzę, tak jak mówiliście. Był tam taki jeden, świecił forsą, prawdziwy kowboj. Powiedział mi, że jest Albuquerque, miał taki akcent. A kiedy przyszło do płacenia, to mnie zgarnął. Jechaliśmy po moście. Kowboj prowadził w tej swojej skórzanej kurtce, a ja na tylnym siedzeniu i kopnąłem w drzwi i skoczyłem z mostu. Zgadnijcie do czego? Policja. Ta. Nie chcieli się zamoczyć. Powęszyli trochę, a ja skryłem się pod mostem, dopóki nie odeszli. Na swoim koncie masz teraz 422 guldeny. Muszę ci dopisać stratę z ostatniej nocy. Dopisz oprychom! 24 godziny, tyle powinno ci wystarczyć, żeby to wyrównać. Paszport proszę. Jest w moim plecaku. Dawaj. Z twoim wyglądem możesz wydolić 50 guldenów za jednym zamachem, za jakieś 10 czy 15 minut. Oczywiście będziesz się musiał ogolić, kąpiel już wziąłeś ubiegłej nocy, czyż nie? Będę go trzymał i całą resztę przez 24 godziny. Potem będę zmuszony zanieść go na policję. A oni nie będą tak wyrozumieli. Grubsze kłopoty. Trudno ci będzie wrócić do Stanów. Rembrandt Plains to twoja wielka szansa. A może trzeba ci pomóc? Mówi im, że robisz to po raz pierwszy. Może ktoś ci uwierzy. Wtedy cena rośnie. Czy nie chciałaby pani czegoś zjeść? Nie, dziękuję. Nie jestem głodna. Cześć. Jestem Tibi. Nie stój tutaj. Z tymi butami nie mogę konkurować. Byliśmy z tak wielu krajów i terytoriów, jak prawdopodobnie nigdy jeszcze w historii świata. Reprezentowanych jest już
175 krajów. A to jest o 10 więcej niż kiedykolwiek reprezentowanych było na światowych imprezach w całej historii. Wielu spośród was zmęczyła podróż. Czujecie się pewnie tak, jakby wasze umysły i ciała znajdowały się daleko od siebie. Lecz ufam, że wasze serca są właśnie tutaj, a o to chodzi. Właśnie ewangelista musi być wieloma rzeczami naraz. Zwiastun w tym dziele musi posiadać serce lwa, cierpliwość osła, mądrość słonia, pracowitość mrówki i tyle zwinności, co kot. Znowu jesteśmy jak uczniowie w szkole. Znalazłem tu już wiele dobrych słów dla moich ludzi. Tak, to cieszy serce. W moim obwodzie na północy jest 25 kościołów, a ja jestem pastorem. Nie wolno zbytnio przesadzać, bo to grzech, bracie. Duch Boży przekonuje mnie, że 25 kościołów to dobra rzecz. Żyłem też w buszu przez 3 miesiące. Jedno kazanie jest dla mnie dobre na 25 razy. Potem wracam do domu, a tam bardzo już na mnie czekają. Rodzina czeka na ciebie? Moja żona i 8 dzieci. Powiedziano mi, że cała Ewangelia jest w tej małej książeczce. Wielu angielskich słów nie rozumiem. Możemy czytać razem. O, dobrze, bracie. Kroki do uzyskania pokoju z Bogiem. W całym życiu nie ma nic wspanialszego od odkrycia pokoju z Bogiem. Amen. Pierwszym krokiem tego odkrycia jest zrozumienie Bożego planu. Bóg tak bardzo umiłował świat, że ofiarował mu swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krok drugi. Musimy uznać, że żyjemy w odłączeniu. Bóg nie stworzył nas jako roboty, które automatycznie miłowałyby go i słuchały, lecz dał nam wolną wolę i wolność wyboru. Wybierając swoją własną drogę... O tak. To rzeczywiście bieda. Żyjemy w odłączeniu od Boga. Krok trzeci. Gdy Jezus, Chrystus, zmarł na krzyżu i powstał z martwych, zapłacił karę za grzech i zlikwidował przepaść między Bogiem i wszystkimi ludźmi. Musimy zaufać Jezusowi Chrystusowi i zaakceptować Go jako naszego Pana i Zbawiciela. Jezus powiedział: stoję u drzwi i nieustannie pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy, wejdę do Niego i będziemy razem. Where are you going?
Hej, jestem Ellie. Wyglądasz na kogoś, kto potrzebuje przyjaciela. Mnie możesz wszystko powiedzieć, jestem dobrym słuchaczem. Wcześniej dziś wyszłaś, Ellie. Jestem ze wsi, wiesz, wczesne ranki. No to jak? Nie, dziękuję, nie. Okej, twoja strata. Bądź zdrów. Hej, Tim. Jak było na Rembrandt's Plain? Bardzo dobrze. Widzę, że byłeś wspaniały. Siadaj. Piwo? Mój paszport i rzeczy. Oczywiście. Taki był układ. Dostaniesz. Rembrandt's Plain to nie w twoim guście. Ale jak inaczej możemy ci pomóc w twoim położeniu? Miasto pełne jest amerykańskich dzieciaków z czekami podróżnymi w kieszeniach. Wykorzystaj to. Impuls. Podobasz mi się, Tim. Lubię takich jak ty. Muszę się pozbyć tych guldenów. Dolary? To się tu nie liczy. I robię ankietę. Witaj w Amsterdamie. Gdzie twój adwokat? Pokłóciłyśmy się. Ona uparła się przy Hiltonie, a ja uważam, że to oddział geriatryczny. Pojechała do Wenecji, a ja poszłam w miasto. Co masz na myśli? Wiesz, taką nocną przejażdżkę po kanałach. Potrzebuję przewodnika. Proszę, na Poster Estat, Tim Devon. Powinno być coś z Los Angeles. Devon? Która gwiazda filmowa nazywa się Devon? A która używa prawdziwego nazwiska? Schmidt? Czy to od niego? Właśnie przypomniałem sobie, że jestem umówiony. Może innym razem? A co z tą łodzią? Dziś wieczór? Nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytasz ten list, ale tylko w ten sposób mogę próbować ciebie odnaleźć. To zawsze jakaś nadzieja. W bibliotece znalazłam książkę o Holandii, ale to sprawia, że tym bardziej mi ciebie brakuje. Życie jest dziwne. Czy właśnie na tym polega dorosłość? Mieliśmy tyle planów na lato. Hej! Karan właśnie wpadł. Mówiłem jej tyle razy, że staram się o paszport, a ona kołowała mnie, że zgubiła metrykę. Poszedłem do urzędu, stoję tam jak głupi, sprawdzają w komputerze i nic. Żaden Devon nie pojawia się pod moją datą urodzenia. To jak na granicy nocy i dnia. Wrzeszczę już na faceta, że nie zna kodu. A w końcu on pyta. Nazwisko rodowe matki. I wtedy wszystko wyszło. No była tam. Moja data urodzenia. Szpital Franciszkanów. Ojciec. Brak. Cymbał odwraca się ode mnie i mówi, że tak właśnie robią, kiedy matka nie chce powiedzieć, kto jest ojcem. I tak, $5 przewraca ci życie. Ale to nie zmienia tego, kim jesteś.
dla mnie. Nie wiem, kim jestem. Jestem synem ducha? Może gdzieś tam żyję. Słuchaj, dostałem nagrodę za skończenie szkoły. Chcę wyjechać. A co ja mam zrobić? Czekać, jeśli możesz. Jeśli chcesz. Czuję się do niczego. Boję się. Ja też. To było tak, jakbym od lat czekał wciąż na ten dzień. Wiedziałem, że przyjdziesz, odkryjesz mi to, co we mnie jest. Gdybym zbudził się kiedyś bez ciebie sam jeden, znowu pusty byłbym tak. Niech twa miłość uniesie mnie. Jeszcze raz chcę polecieć w górę, a potem niech, niech twa miłość uniesie mnie. Wiem, że mogę stracić cię, siebie szukając wciąż, lecz byśmy mogli być jutro i ja i ty. Muszę wiedzieć, kim jestem, wiedzieć, kim jestem. Z nikim innym nie mogę żyć, niech twa miłość uniesie mnie. Jeszcze raz chcę polecieć w górę, a potem nie. Niech twa miłość uniesie Timothy! Mnie. Timothy! Timothy! Znalazłem ciebie! Dzięki Bogu! Jestem ci winien obiad! Zapraszam cię, bracie! Wejdź, proszę. Usiądź, proszę uprzejmie. To nie jest głupie szukać swojego ojca. Ja też utraciłem swojego przed laty. Umarł? Żyję do dziś. Ach, ale ja już nie jestem jego synem. Jak to? W Indiach panuje religia Hindu. Czy wiesz coś o tym? Nosicie turbany. Czasami, nie zawsze. Moi rodzice są gorliwymi Hindusami. Mnie też tak wychowali. Zbyt ostre? Napij się trochę jogurtu, aby ugasić ogień. Lepiej? Kiedy miałem 12 lat, ojciec wysłał mnie do szkoły misyjnej. Jako pierwszy w całej rodzinie miałem otrzymać wykształcenie. Rodzice kazali mi ignorować chrześcijańskiego Boga, bo chrześcijanie byli zjadaczami krów. No wiesz, nie przestrzegali karmy, strasznie prymitywni. Myślałem, że jestem dość silny, by stawić opór. A misjonarze popracowali nad tobą? Mówiono bardzo niewiele. To chyba ta jakość ich życia. W trzeciej klasie pożyczyłem sobie Biblię z biurka nauczyciela. Hindusi przez całe życie usiłują zbliżyć się do Boga. W Biblii chrześcijańskiej zdziwiło mnie to, że Bóg chciał przybliżyć się do mnie. Że wysłał swojego syna, by wskazać nam drogę. Moja matka wstydziłaby się podać do jedzenia coś takiego. Ale tu Amsterdam. A ty dlaczego nie mogłeś wierzyć w to, co chciałeś? Zachować to dla siebie?
kiedy doświadczyłem miłości Jezusa. On rozgrzał mnie tak, że było to publiczną tajemnicą. Ojciec obwieścił przed rodziną, że odtąd już nie żyje. Tylko Boża miłość była dość wielka, by uwolnić mnie od tego bólu. A twoi krewni? Nigdy ich nie spotkałeś? Jakbym się nigdy nie urodził. A ja nigdy nie widziałem ojca. Pomogę ci go odnaleźć. Możemy to robić razem. Za mało wiem. Tylko tyle, że nazywał się D.B. Amerykanie tak to wymawiają. Po holendersku byłoby D.B. Sprawdziłem już w książce. Napisz mi to, no, proszę. Przydałaby się herbata. Marna tu obsługa. Świetna wyżerka. Postawiła mnie na nogi. Muszę już lecieć. Timothy, mam takie szczęście, że dostałem pokój z dwoma pustymi łóżkami. Praca zajmie mi parę godzin. Proszę. Dlaczego to robisz? Ludzie z hotelu są tacy hojni. Byłoby im miło, gdyby pokój był wykorzystany. Ciągle sprzątają. Jest nawet telefon. Tak? Kto tam? Tim, czy to ty? Nie odkładaj. Proszę. Halo? Nazywał się Peter D.B. Spędziliśmy z sobą pół roku. Byliśmy na Uniwersytecie San Francisco na roku dyplomowym. Wciąż brakowało pieniędzy. On żył ze stypendium, ja miałam jakiś etat. Mówiliśmy o wspólnym życiu. Żyłaś z nim! Tim, to były lata 60. To wydawało się naturalne. Po dyplomie zauważyłam, że jestem w ciąży. Nie chciałam prosić go, by z tego powodu zmieniał swoje życie. Wydawało mi się to niestosowne. Całe jego życie było w Holandii. No jak szlachetnie. I donosiłaś swojego bankarta. To brzydkie, głupie słowo. Ty jesteś mój. Urządziłam życie dla nas. Kocham cię, Tim. Nigdy nie sprawiłeś, żebym musiała tego żałować. Nigdy. Tim! To dlaczego po prostu nie przerwałaś ciąży? Bo wtedy nie byłoby ciebie. Ej, za dużo płynu. Płyn dużo kosztuje. Ile płacisz pomywaczowi, jeśli nie choruje? Nie martw się. Jest znacznie szybszy od ciebie. No, 82 guldeny. Jadłeś sobie jak książę. Czy mogę coś poradzić, jeśli chodzi o Auburgin Pais? Cisza, ja pracuję. Dodać nieco korzeni imbiru, dobrze startego. Moją matkę bardzo chwalili za Auburgin Pais.
A choćbym mówił języków tysiące. Ej, zamknij się. Nie śpiewać. Klienci płacą. Dzięki Bogu, duży ruch. A choćbym mówił języków tysiące. Dzień dobry, bracie. Idę do Rai Center. Zaraz tam będę. Muszę się przebrać. Spędziłem noc z przyjaciółmi. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czy mogę panu w czymś pomóc? Chciałbym bardzo dowiedzieć się czegoś o tym programie Poznaj Holendrów. Zauważyłem w oknie plakat. Dzięki Bogu za to, że skierował mnie właśnie w to miejsce. Okazał się dość skuteczny. Długotrwałe przyjaźnie zawiera się często przy przypadkowych posiłkach. Pozwoli pan do mojego biura. Tak. Czy mogę prosić o nazwisko? R-A-J-A-M Rajam P-R-A-S-A-D Prasad. Rajam Prasad. Dziękuję, panie Prasad. Prasad. Jest pan turystą z Wielkich Indii i chciałby pan być gościem w jakimś typowym holenderskim domu. To bardzo pięknie. Tak jest, proszę pana. Bardzo dziękuję. On nazywa się Debi.
Kto, przepraszam? Debbie. Napiszę to panu. Ależ proszę pana, nie można zamawiać jakiegoś konkretnego człowieka. Nasz program dysponuje listą domów, które wyraziły chęć nawiązania kontaktów z gośćmi zagranicznymi. Wszystkie zaproszenia muszą odbywać się na zasadzie obopólnej zgody. Jestem pewien, że pan Debbie nie odmówi mi, kiedy się dowie, jaki jest cel mojej wizyty. Obawiam się, że nie mówimy tym samym językiem. Chyba nie udało mi się wyrazić dość jasno. Proszę mi wierzyć, nie zajmowałbym pana, gdyby nie miało to dla mnie tak wielkiego znaczenia. Może pan powiedzieć panu Debbie, że sprawa, o której mamy porozmawiać, wiąże się z jego pobytem w Stanach Zjednoczonych o jakieś 18-20 lat temu. Ile czasu to panu zajmie? Debbie, nie ma na liście. Mam poważne wątpliwości, czy kiedykolwiek on się tu znajdzie. Dlaczego? Jeśli umie pan czytać, panie Pratt, to pozwoli pan, że zaproponuję miejscową książkę telefoniczną. Poczta jest zaraz za rogiem. Już sprawdziłem w miejscowej książce telefonicznej. Byłem już na tej waszej poczcie. Żaden z tych Debbie nie był tym właściwym. Proszę wybaczyć, że zabrałem panu czas. Timothy! Na pewno ktoś ci pomoże w poszukiwaniach, bracie. Rozmawiałem już o tym z ludźmi. Poszukiwania? Chodzi ci o mojego tatę. Widzisz, powinienem już być w Ladies' Plain, okej? Mogę pójść z tobą? Mam czas. Pismo mówi, że pan jest zainteresowany wszystkim, co nas dotyczy. Czyli jest jakiś mózg dbający o szczegóły. Świat jest dość zwariowany. No więc, jeśli on jest tym jedynym prawdziwym, to dlaczego nie pozbędzie się konkurencji? Wytłumacz mi. Timothy, jesteś teologiem. Dobra. Skąd Bóg wziął syna? Moglibyśmy usiąść? Nie umiem odpowiedzieć na takie dobre pytanie bez chwili zastanowienia. Pismo mówi, że zanim cokolwiek zaistniało, Chrystus był już u Boga. Jezus być może dlatego nazwał siebie synem, gdyż wiedział, że to pomoże nam zrozumieć, że on jest cząstką swego Ojca, tak jak i my jesteśmy cząstką naszego Ojca tu na ziemi. Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się dobrą nowiną. Ewangelią. Wiem. To brzmi tajemniczo, ale Timothy, ja jestem świadkiem tej światłości. I poza historią, poza Biblią, on stał się dla mnie rzeczywistością. Tak. Tak jak każda żyjąca osoba. Nie kłócę się o niego, tylko mówię: wypróbuj go. Bo jak inaczej można się upewnić? Mówisz do niego? Tak? Jakaś część mnie mówi teraz do niego. No i co on na to? Jest zadowolony z tego, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteś głodny? Nie, miałem dobry dzień. Zarobiłem trochę guldenów. Na czym polega twoja praca? Sprzedaję turystom mapy, oprowadzam ich
Pomagam im zachwycać się widokami. Tak wiele wiesz o tym mieście. Pewnie jesteś Amerykaninem. To są kapitaliści. Dzięki, Raj, za ten obiad i za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Ale muszę już wracać do pracy. Czy to pożegnanie? Po prostu nie mam już czasu. Jeśli będę kiedyś w Indiach, poszukam tam ciebie. Chcesz coś, żeby noc leciała? Będziesz stąpać po chmurach. Chodź tutaj, kowboju. To miejsce śmierdzi. Polewają tu przecież co rano. Pięknie były przepełnione. Przecież możesz stąd wyjść. Co masz? Coś dobrego? Peruwiańska. Najlepsza, jaką możesz tu dostać. Zrobiliśmy zakupy przy tamie. Namydliło mnie. Ledwie co zaszumiało, zostaliśmy oszukani. Nie przeze mnie. Jest tak czysta, jak tylko możliwe. W Meksyku może dostałbyś coś lepszego, ale tu daleko od domu. Ile? Guldeny? 25 za porcję, 50 za paczkę, 180 do 200 za gram. Może być większa ilość? Wyjeżdżamy jutro. Co w takim razie? Gramów. Pojedziecie z taką ilością? Możesz nas skontaktować? Jasne. Nie ma sprawy. Jutro. Wiecie, że to są szczury? Zwierz, im mają po dwie nogi. Chodźmy na zewnątrz. Moje dzieci nie wiedzą, gdzie może być ta Holandia. Powiesiłem mapę na ścianie. Co wieczór przed snem dotykają mapy. I przesyłają mi pozdrowienia i modlitwę. A twoja rodzina dobrze się modli o ciebie? W porządku, tu gliny nie przyjdą. Olf ma zamiar zostać sławnym lekarzem, jest zawsze bardzo uważny. On wyznaczy miejsce spotkania. Lepiej gdzieś na powietrzu. Dobra, znacie Rembrandtsplein? Jutro. Thank you.
Raj. Raj. Chodź tu. Oni mnie znajdą. Oni mnie znajdą, już nie żyję. A twoje piękne buty? Napadli na mnie. Jak to się stało? Zwinęli forsa. Dokąd mam pójść, jak mnie znajdą? Już nie żyję. Kto cię szuka? Zapomnij o tym, dobrze? Zawołałeś się na mnie, teraz mam o tym zapomnieć. Tam, w hotelu, będziesz bezpieczny. Hindus może być boso. Tego się po nim spodziewają. Nikt nie zwróci uwagi. Dobry, droga siostro. Jeszcze nieczynne. Ja tylko sortuję. Czy mogę coś zrobić dla ciebie? Powiedziano mi, że miłosierny Samarytanin zaopatruje w chociaż uczestników konferencji z tych krajów, gdzie są wielkie potrzeby. Zwłaszcza chcemy pomagać ewangelistom z trzeciego świata. Z tych krajów, no, odległych, gdzie trudno o te rzeczy. I o pieniądze. Tak, to także. Mamy otwarte codziennie po obiedzie. Myślę, że trzeci świat to ja. Wciąż o tym słyszę. Choć nie jest dla mnie jasne, w jaki sposób znaleźliśmy się w tym położeniu. Mam nadzieję, że otrzymam tu błogosławieństwo butów. Dobrze. Przyjdź zaraz po obiedzie. Zaczekaj. Jaki nosisz numer? Czymkolwiek będziesz mogła się ze mną podzielić. No więc... powinny mniej więcej pasować. Możesz przymierzyć coś z tych stołów. Dar samarytański powinien być z pani wyboru. Proszę bardzo. Dobrze. Może... czy te się nadają? Moje stopy są nie takie ważne, ale za to dość szerokie. To stąd, że nie nosiłem butów przed 10. rokiem życia. Czy nie uwierają? Na pewno się rozchodzą. Są dla mnie darem Bożym. Dziękuję. Witaj, przyjacielu. Przybyliśmy, aby osobiście podziękować kierownictwu za to, że otwarło to wielkie miasto Amsterdam dla konferencji wędrownych ewangelistów. Ten oto brat był przedtem naczelnikiem Masai. W Kenii zabił 3 lwy. Czy to ta sama dzida, bracie? Czy chciałby pan, aby zademonstrował, jak się to robi? Oczywiście nie ma tutaj lwów, ale on ma wspaniałą wyobraźnię. Proszę, bez demonstracji. Nie zabawimy długo. Niech cię Bóg błogosławi, bracie. Zgnębiona dusza pewnego młodzieńca zawieszona jest w niepokoju. Debi,
20 lat temu. To bardzo skąpe informacje. Bezwzględnie potrzebna nam pani pomoc. Tak. Skontaktuję się z przyjaciółmi w Hadze. Być może tamtejsze biuro dysponuje listami studentów, którzy w tym okresie byli na wymianie w USA. Tak. Obserwuję waszą konferencję z bardzo dużym zainteresowaniem. Ponieważ dzielę z wami wiarę. Dziękujemy, dziękujemy. Do widzenia. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Za gorąca! To niby ten kran pierwszej klasy. Potrzebuję wiadra z lodem! Właśnie przyniesiono ci kawę, Timothy. Ale ja potrzebuję lodu! Prosiłem pana, by ci pomógł. Naprawdę chcesz coś dla mnie zrobić? Potrzebne mi prochy! Recepcjonistka powiedziała, że może wezwać lekarza. Nie, nie! On mi nic nie da! Ja wiem, co brać. Są takie kapsułki. Ten facet spod tamy je sprzedaje. Nazywa się Walter. Daj mu 35 guldenów. Powiedz, że to dla mnie! Nie mam 35 guldenów, Timothy. Czy pomodlisz się ze mną? Tak! Poproszę pana, aby sypnął 35 guldenów na moją drogę. Tak blisko jesteś z nim? Przyniosę ci lodu, brać. Wyroś się! Odwal się, człowieku! W moim kraju droga duchowa otaczana jest szacunkiem. Tu na zachodzie inaczej. O, wszyscy ludzie są tacy sami. Pycha i grzech budują wysokie kamienne mury. Jezus czeka na nas po drugiej stronie. Timothy musi uwolnić się od poczucia winy. Jego brzemię jest cięższe niż może udźwignąć. Grzech jest jak ciężki kamień na sercu. Jedynie krzyż Chrystusa może przełamać ten smutek. Poprowadziłbym go tam, gdzie znajdzie ukojenie, bracie, ale nie umiem go zatrzymać. Jedynie Bóg może uczynić więcej. Nie martw się, synu, okej? Być może źle rozumiem moje powołanie. Ta stuknięta gitara ostatni raz towarzyszyła mi w drodze. Zatrzymaj ją.
Wspominaj tego faceta, który naciągał cię na śniadania. Tim Devon. P.S. List w pudle. Wyślij proszę przed wyjazdem z Amsterdamu. Dzięki. Halo? Pan Rajan Prasad? Tak. Rajan Prasad. Przy telefonie. Myślę, że mamy pańskiego debi. Proszę powtórzyć. Pan debi, mam adres dla pana. Czy pan mnie słyszy? Przepraszam cię, John. Walter! Człowieku, gdzie byłeś? Szukałem cię. Masz chwilę czasu? Tak. Wyglądasz, jakby cię tramwaj przejechał. Tak. Słuchaj, Walter. Potrzeba mi czegoś. No wiesz, muszę dostać kopa. Tylko trochę. Co z tobą? Jestem tylko chory. Jesteś nałóg? Nie jestem nałóg, jestem tylko chory. Potrzeba mi trochę czasu, żeby pozbierać się do kupy. Jakby nie było, Jacques ciebie szuka. Tak, wiem. Muszę się z nim spotkać. Ale nie w takim stanie, człowieku, pomóż mi. Ile masz forsy? Nie mógłbyś mi chwilę poholować, dobrze je zobaczysz. Zdziera jakieś ciuchy. Jeansy. Coś, co będę mógł szybko obrócić. Czekaj. Mój zegarek. Popatrz. Weź go. Używany. Nie wciskaj mi ciemnoty! Dostałem go przy dyplomie. 200 dolców. Tyle był wart. Mam go tylko 2 miesiące. Na mnie krzyczysz?
To cię postawi na nogi na parę godzin. Popracuj w metrze, obrób parę torebek. Jak cię nie będzie o czwartej, pójdę do Żaka. Puściłem tego dzieciaka na metro. Ma opędzlować jakąś staruszkę. Ostraszyły go trochę. Miałem tam przyjść. Dostanę te forsę. Żadnej policji tym razem, Tim. Spotkałem tych facetów. Chcieli naprawdę sporo kupić. 100 gramów. Żadnego kanału, żadnej ucieczki. We'll be right back.
Panowie, Jezu. No dobra, Jack. Mogę co wieczór wychodzić na Rembrandt Flying. Potrafię. Mnóstwo szmalu zarobię dla ciebie. Nigdy w to nie wątpiłem. Mam odlecieć do domu? Nie będziesz umierał, Tim. To bardziej przypomina promocję. Spotyka cię ten honor bez potrzeby studiowania. Będziemy widywać się co dzień, a Sprug nie będzie się martwił, jak cię znaleźć. Pilny interesu. Timothy! Kim u diabła jesteś? Ja nie z piekła, ale pana rozpoznaję. Książę Ciemności jest twoim panem. Piękny tekst jak na dzikusa. On nie należy do pana. Policja znajdzie cię w jakiejś uliczce z heroiną w żyłach. Was obej! Idź stąd! No idź już! Nie pójdę stąd bez ciebie, Timothy. Zrobimy małe badanie krwi. Jest moją wolą żyć z wszystkimi ludźmi w pokoju. Skąd ci się wzięło to karate? Będę miał się z czego spowiadać. Dobra, pozwól, że pójdę sam, kiedy dojedziemy. To gdzieś tutaj. O, jest! Co mam właściwie powiedzieć? Prawdy, bracie. O, tak. Cześć, jesteśmy, zdaje się, jakoś spokrewnieni. Nie wejdziesz ze mną? Kalifornia idzie do Holandii w towarzystwie Indii? W głowie się może zakręcić. No więc miejmy nadzieję, że jest dzisiaj w dobrym humorze. Słucham. Czym mogę służyć? Ja jestem Amerykaninem, przepraszam. Jest. O co chodzi? Chciałbym zobaczyć się z panem... Z panem Delby. Czy jest pan umówiony? Doktor jest dosyć zajęty.
Czy pan coś sprzedaje? O nie, nie. My podjechaliśmy rowerem z Amsterdamu. Ten młodzieniec przywozi pozdrowienia od przyjaciół z Ameryki. Właśnie to miałem zamiar powiedzieć. Halo? Czy jest tu doktor Deby? Dzień dobry. Proszę podejść bliżej. Czym się znamy? Spotkaliśmy się kiedyś? Niezupełnie. Proszę mi wyjaśnić, w czym rzecz. Jestem dzisiaj zabiegany. Ja chciałem tylko to przynieść panu. Czyżby ktoś chciał mnie zaskarżyć? Nie wyglądasz mi na prosperującego prawnika. A może jesteś inkognito? Ale gdzie to znalazłeś? Poniewierało się na pchlim targu w mieście i tyle. Za 10 guldenów ktoś powiedział, że to pan. Dlaczego dwie twarze są zaznaczone? Ta młoda osoba, Janet Carson. Czyżby ją również rozpoznano? To moja matka. I to ona poinformowała mnie z pewnymi oporami, że ja jestem twoim synem. W latach 60. mieszkaliście razem w San Francisco. I stąd ja się wziąłem. Wachtel. Więc masz już teraz to zdjęcie. Czekaj! Jak mam się nazywać? Nie masz! Hier, begaan. Wie is dat? Dat leg ik je dadelijk wel uit. Spodziewałeś się, że po takiej wiadomości zaprosi cię na herbatkę? A skąd mam wiedzieć, czego się spodziewałem? Może i to powiedział ci Bóg? Myślę, że to byłoby za szybko dla niego, Timothy. Potrzebuje czasu. Tak, trzeba mu czasu, jasne. Wspaniale. Może by tak drugie 18 lat z mojego życia. Bo właściwie zaszło tu tylko małe nieporozumienie. Pójdę z tobą. Pomówimy z nim. Daj mi spokój. Kapujesz? Wiem, o co ci chodzi, człowieku. Chcesz zdobyć mnie dla swojego Jezusa. Chcesz przywiesić sobie mój skalp do pasa, żeby zarobić parę punktów od swojego szwadronu Pana Boga tam w Rai Center. Zapomnij o mnie, człowieku! Zawsze bezchmurne tam jest dom na ranczo, dom z krajem lasu, gdy świt jeleń mknie, rzadko tam słyszy się słowo złe, złe niebo za.
chmurny, tam jest. Czy pan prasa wyprowadził się z pokoju 311? Nie jestem pewien. Nie widzę na liście wyjazdów, ale było spore zamieszanie. Wielu uczestników konferencji wyjechało dziś rano. Gdybyś wiedział jako jedyny na świecie, że Chrystus powróci w ciągu jednej minuty, czy nie upadłbyś na kolana błagając o litość w przekonaniu, że tak naprawdę nigdy go nie znałeś? 30 sekund. Czy wybiegłbyś na ulicę, wołając na całe gardło: Jezus nadchodzi, upamiętajcie się! I uwierzcie, uwierzcie! Załóżmy, że zostałoby 20 sekund i uświadomiłbyś sobie, że życie twoje nie było święte. Nie jesteś więc gotów na spotkanie z Chrystusem. Jesteś zrozpaczony. 10 sekund. 9. 8. 7. 5. 4. 2. 1. A ty nie jesteś gotów. Bóg powierzył ludziom takim jak ty czy ja, odkupionym grzesznikom, odpowiedzialność za ogłaszanie jego boskiego planu. Obdarzył nas przywilejem, szlachetnym i świętym przywilejem, abyśmy proklamowali jego przekaz o Ewangelii Królestwa. Dlatego poprośmy Boga o nową wizję świata pozostającego bez Chrystusa. Ilu spośród nas tak dalece kocha ludzi ze względu na Chrystusa, aby wylewać łzy z ich powodu? Czy patrząc na ludzi widzisz ich jako istoty zgubione? Oddzieleni od Boga z pustymi sercami poszukują czegoś, nie wiedzą nawet czego. Tym czymś jest Bóg. Jestem przekonany, że nikt spośród nas nie znalazł się tu przypadkiem. Bóg przyprowadził każdego z nas dla jakiegoś celu. I oby każdy z nas wyjechał z Amsterdamu z nowym postanowieniem wykonywania pracy ewangelisty. Jest jedno takie słowo, które możemy wypowiedzieć w każdym z naszych języków. Chciałbym, byśmy wymówili je razem. Alleluja! 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 Więc głoście Ewangelię! Głoście Ewangelię! Głoście Ewangelię! A temu, który jest w stanie ustrzec was od upadku i przywieść was bez nagany przed oblicze jego chwały, wśród triumfalnych wiecznej radości, jedynemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie cześć i majestat, wszelka potęga i władza od początku aż na wieki. Amen.
Niech Bóg cię strzeże, synu. Ciebie. Krzepiący pokarm te nasze dni. Trzeba by usiąść w spokoju, żeby to strawić. Nie zobaczymy się aż do... Będę się modlił o Timotiego. Hej, szefie. Nie chciało mi się wierzyć, że mógłbyś odejść bez pożegnania. Timothy. Dzięki. No więc myślę, że kto wie, może kiedyś przejdę na twoją stronę. Niełatwo będzie odnaleźć się w Indiach. Z tego, co słyszałem, to dosyć duży kraj. Przejść na moją stronę? Nie znam tego wyrażenia. No więc... Z tego, co mi mówiłeś, wynika, że jest... tylko jedna możliwość, to znaczy wypróbować go. Podobno on jest tak samo realny, jak ktokolwiek z żyjących ludzi. Więc zdecydowałem się na taki osobisty sprawdzian. Chciałbym się przekonać, czy jestem... Wiesz, no... Chcesz zostać chrześcijaninem? Chyba coś zaczynam rozumieć. No nie? No. Jest tyle brudów w moim życiu. On jest jak taki dokładny zamiatarz z mojego kraju. On to wszystko usunie. Jeśli wyznamy mu nasze grzechy, możemy mu zaufać, że oczyści nas z wszelkiego zła. A potem musisz poprosić go, by został panem twojego życia. Nie wiem, co to znaczy. On ci to pokaże. Raj mówi, że ty już o mnie wiesz, Jezu. Więc nie ma sensu powtarzać się. Skrzywdziłem mnóstwo ludzi, łącznie z sobą samym. To wiem na pewno. Przepraszam. Proszę, uporządkuj to. Chcę w ciebie wierzyć. Chyba otwieram te drzwi. Moje serce śpiewa. Nie mogę utrzymać go na jednym miejscu. Dzięki Bogu. On tam jest i czeka na nas, mam nadzieję. No tak, Timothy to Timothy. Dzięki za przyjście. Attention, please.
Mamo, przechodzimy przez kontrolę celną w Nowym Jorku. I wiesz, on naprawdę chce z tobą pogadać. On tu czeka. Dobra? Chwileczkę. Tak, tak, ty też. Mama, ona naprawdę chce z tobą pogadać. Wciąż lubisz jeść lody na śniadanie? Oczywiście, że pamiętam. Tak, to już 20 lat. Chcę tylko oddać tę gitarę i wrócę z wami, co? Wrócę z wami. Potem pojadę do Indii. Muszę go znaleźć, zanim odleci do Ameryki. Timothy! Mówiłem wam, że on tu jest? Co ty tu robisz? Twoja gitara, Timothy. Zostawiłeś ją w hotelu. Mówiłem im już, że należy do ciebie. On jest muzykiem, profesjonalistą. Jest twoja, Raj. Chcę, byś ją miał. Tak chcesz? Oni podejrzewają, że jestem przemytnikiem. Chcą, żebyś ty ją zabrał. Zaszło nieporozumienie. Ja mu ją dałem. Chcecie znów zajrzeć do środka? Musimy iść. Skończmy z tym lepiej. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczą w Delhi moją wspaniałą gitarę. Mam 13 godzin, aby wymyślić jakąś dobrą historię. Chciałbym tego posłuchać. Dzięki, Raj, że stałeś się moim przyjacielem. Idziemy. Wiesz, chciałbym napisać do ciebie. Zrób to. Może spróbujemy znów następnego lata. Dobra. Należy do ciebie. Skoro tak. Hej. Przyleciałeś wcześniej. Nie. Jestem spóźniony. Opowiem wam historię o wielkiej miłości.
większej niż słyszeliście kiedykolwiek. Narodziła się ona w sercu Boga, który dał nam życie. Jego miłość była tak wielka, że zesłał swojego Syna, aby chodził po ziemi razem z nami i umarł po to, abyśmy poznali światło nieba. Jeśli ciekawi was, jakie miałem lato, to muszę wam powiedzieć o raju i o 8000 jego przyjaciół, którzy zjechali do Amsterdamu. Gdy tylko pomyślę, że każdy z nich gdzieś tam robi to, co robi, od razu mam takie dobre uczucie, że no, wiecie, coś niezwykłego dzieje się w tych najdalszych zakątkach świata. A zaraz potem muszę pomyśleć o sobie samym, o moim własnym życiu. Ponieważ to działa. Chrześcijaństwo to nie jest coś, co mógłbym wlać wam do gardła. Mogę jedynie powiedzieć wszystkim to, co wiem. A potem każdy musi sam to wypróbować. Oby ta moja modlitwa pomogła komuś teraz. Otwieram drzwi przed tobą, abyś wszedł. To nie jest najłatwiejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, ale jest najlepsza.